Żeby nie było za ten, poszedłem na obiad i o, pękła z boku. Tam jak z pełną jechałem, wywaliłem, musiałem wcześniej wywalić trochę. Jadę do domu. Pojadę polno drogo, chociaż na tym zamarzniętym to za dużej różnicy nie zrobi, ale zawsze coś. To mam lampki od razu. Jadę. Witam serdecznie we vlogu, nagrywa się, nagrywa. Zimę nie ma co nagrywać, to chociaż z obornika coś, mamy piękną aurę. Nie bez powodu zaczynam vloga od wysypania przyczepy. Teraz tylko czy wysypię? Oto jest pytanie. Ja sypię, czyli to jednak była ta usterka. Bo miałem problem z wysypywaniem. Cyk, fuch. Troszkę za blisko podjechałem, ale to nie problem. O, i elegancko mi odbija. W renuwersce to jest ekstra klasa. Wszystko zleciało, wszystko. Tam nie zlatuje, bo to śnieg. Jest, się przykleił lód, nie chciało mi się już tego kuć. No. Na wolnym spływie sobie opuszczam, nie trzeba jak w polmocie. Dzisiaj już zrobiłem dwa kursy polmotem. I jak już byłem pewny, że działa kipruje, to przepiełem na... Nagrywa. Przepiełem na renówkę. Generalnie to tu to nie widać, ale tam taka przedłużka była do tego kabla. Przepraszam, przewodu od hydrauliki. Przejściówka jakby ze skręcanych złączek na eurozłączki. Kiedyś jak kupili polmota, to tata zrobił tak, żeby można było szybko przepinać od polmota do 60. A teraz już i tak we wszystkich ciągnikach, oprócz 30, ale 30 to tylko do wideł potrzebuje hydrauliki. No. Wszystkie ciągniki oprócz 30 mają eurozłącza, więc... Najpierw skombinowaliśmy z tym siłownikiem, później ramę prostowaliśmy i dalej było to samo. Że podniosło delikatnie do góry i odcinało hydraulikę. Myśleliśmy najpierw, że rama wadzi, dlatego później, bo wadziła, ale ramę zrobiliśmy, dalej to samo. No to przy siłowniku coś tam pokombinowaliśmy, dalej to samo. No i w końcu tą przejściówkę wywaliliśmy i jest ekstra klasa. Kurde, już zacząłem gadać, by się napił człowiek, ale taki mały problem jest. Jakby no, siła wyższa, nie? A, no i właśnie, nie bez powodu od wysypywania przyczepy zacząłem, bo z pełną przyczepą to tam nic ciekawego bym wam nie pokazał na tej drodze. Ale z pustą już mogę wam coś zaprezentować. Tylko wyłączmy przedni napęd. Oj, tak, tak. To mi się podoba. Jadą świry, jadą. O kurwa. Tu mamy... O, nowy John Deere do odśnieżania. Kurwa, się dorobił. Z 6530 się przesiadł na ereczkę nową. A, bo mi rozłączyło od prędkości napęd. Kurwa, nawet się nie zwróciłem uwagi. Znaczy, jeszcze jeździł 6530 u nas na wsi. Jak ostatnio był śnieg. A teraz kurwa R-kę ma. No się powodzi na tej wsi. Tutaj było tak nieodśnieżone. Dwa dni go wywoziłem. Dzisiaj jest drugi. I tu było tak nieodśnieżone. Widać zresztą, ile śniegu leży. No ludzie tylko był tu tylko taki ślad przez środek. Nagrywa się. Ślad przez środek, jak ktoś samochodem z leżakiem rozepchał, nie? Ja to łychą w to i z powrotem przejechałem. Ogarnęłem. A teraz już rozgarnął, no ale kurwa w porę rzeczywiście. Jak już się roztapia. Dobra, przedni napęd. Wiem, że tak nie powinienem robić, ale na lodzie to już niech będzie. Przez wioskę na spokojnie, bo dziadek idzie. Generalnie polmotem lepiej można się pobawić, bo ma... A, miałem sobie dopompować powietrza w fotelu.
bo ma polmot bieżnik z tyłu. To mogę sobie kontrolować, czy chcę jechać, czy chcę lecieć bokiem. Arenówką to tak średnio bym powiedział. Tutaj raczej cały czas lecę bokiem. W sensie tam mogę powoli, delikatnie gazu dodawać i przyspieszam. A tu jak nie załączę przedniego napędu, nawet nie ma takiej opcji. No, arenówką nawet na czterobucie można bokiem latać. A trochę można się rozpędzić. No, polmotem bezpieczniej się czułem. Z przyczepą, bo renówką bez przyczepy to elegancko jest. A tu kolejne wyjeździli i tak średnio się leci. Ale bez przyczepy to można byłoby tu wpaść sobie elegancko. Ten łuk opierdzielić. Nie no, zajebista zabawa. No ale przód sobie załączam i się leci elegancko. Dziadek w szoku. Najlepsze jest to właśnie, jak ludzie myślą, że jest aż tak ślisko i ja tego nie robię specjalnie. A później ja ogarniam tak, żeby się z nimi wyminąć na spokojnie. No, polmotem też większą prędkość można bokiem osiągnąć, a renówka to jednak się tylko ślizga i ślizga. W sumie teraz to jest takie lodowisko, że nawet gazem nie muszę manewrować za bardzo, tylko kierownicą. No, niezłe jajca. No i rozgryzłem przy okazji sobie przedni napęd, bo ona ma piesek, gdzie ty, czego ty tu szukasz? Rozłącza jej się przedni napęd, jak się, no, powyżej 20 na godzinę rozłącza przedni napęd, ale jak powyżej, jak go już rozłączy i się wtedy go włączy, to już go nie rozłącza. Mogłem coś nagrać jeszcze polmotem, jak jechałem, bo polmotem to się fajnie latało bokiem. Ale nie miałem kamery ze sobą. O, czterobuta i tak ją. Łysy tył. Tu ten winkiel raz tak zajebiście bokiem wziąłem polmotem. Dobra, trzeba się pod górkę łapać. No ale na czterech to bez problemu. Z pełną tu podjeżdża, to tam. Kurwa, cztery się kręcą. O, moje ślady eleganckie. Zakręcone. Ale ma. O, tutaj zgubiłem trochę. O, trzeba się pozbyć tego. A bo ja bez przedniego napędu jadę. Rozłączy, no właśnie. Rozłączyło mi powyżej 20. Bo załączyłem, jak nie miałem 20 na godzinę. Kurwa. W polmocie też mniejsza kierownica jest. To wygodniej jest. I wściekli. Z ładowania coś wam zaraz nagram. Bo nigdy nie był vlog z obornika, ale nie było z ładowania. A teraz w sumie jest tak, że mogę nagrać z ładowania. To nie policja? Dobra, trzeba się uspokoić na chwilę. Nie, nie policja, ale i tak trzeba się wyminąć. Ale i tak aura zimowa jest piękna. Polmotem tak nie rzucało, jak się bokiem lata. Ale tutaj brak tej amortyzacji kabiny też się do tego przyczynia. No i większe, szersze opony.
tak to się żyje na tej wsi. Nie wiem, mam nadzieję, że się wybije ten vlog, bo zarabiania potrzebuję na YouTubie, niedużo mi brakuje. Akurat tak wyszło, że niedużo braknie, ale jednak braknie. O, boczkiem elegancko, haj, grywa. Nie mogę. O, tak się jeździ. Tu się polmotem fajnie lata, bo jest pod górkę. A on jak przyczepność łapie, to można się pobawić elegancko. Ale tu dziury kurwa są. Paliwo już mi dowieźli, to mogę całą noc atakować, ale zobaczę jeszcze. Bo te ferie to tak szybko lecą. Już mało co zostało tych ferii. W zasadzie dopiero co się zaczęły, a już i koniec ich. Kurwa, ale mi się pić chce. W polmocie mam kole. Rozmarzła mi w końcu. No, moje ślady widać. Nie, z przyczepą polmotem się lepiej bokiem lata. Renówką to na pusto jest luks. Ile moich śladów. Dobra, prostujemy. Nie chcę wyprostować. Na obrót podpuścić. Dobra, już tam. Na razie z trasy starczy. No jak mnie wozi teraz? Nie mogę. O, tędy sobie wyjeżdżam. Dobra, już na wiosnę to na razie nie będę nagrywał. Zaraz mam z ładowania, nagram, tylko paliwa naleję. Nagrywało się to chociaż? Nagrywało, dobra. Siemano. Dobra, jesteśmy już w miejscu docelowym. Paliwa zalałem do obu bolidów. Napiję się, ale już lodu nie mam w coli. Fujnia trochę. Czekaj się. Lód mi się skończył w kolce. Dzisiaj dwie równe liczby wybiłem, bo w polmocie 4100 motogodzin, w renówce 9300. Renówka miała, jak do nas przyjechała, 9054, więc już troszkę zrobiła. No już wcześniej się luk brało, teraz już trochę kombinowanie się zaczyna, bo już nie sięgam tam. Tu o tym gnojowniku to nie wiem, czy opowiadałem, ale no, to generalnie tamta działka, w sensie podwórko, to jest... no, w Ameryce mieszkają. Tam tylko bamber słomę trzyma. I jak stawiali ten gnojownik, to oni byli w Ameryce i nie było zgody. A to było chyba na dofinansowanie i trzeba było szybko to budować. Więc wybudowali bez zgody, no i musieli się odsunąć. Zgoda, no jest już nawet na piśmie, ale no... Teraz to już w poptokach. Ale się trzeba będzie wziąć za to zrobić w końcu. Tak jak się należy. Kurwa to. Dobra, wezmę, przyciszę trochę ogrzewanie, bo skrzypi mi wiatrak. Ten tu o. Centralnie przy mikrofonie, może ciszej będzie jak zatkam. No, wczoraj ładowałem łychom, bo miałem tu na płycie. No, ta płyta też się połamała tu, kurwa tam. Jedynego zęba w sumie w krokodylu, co ja złamałem, to złamałem przez tą płytę. Bo jechałem po płycie, trzymałem równo, a dziura była w płycie i się wbił pod beton. Kurwa, nie poszedłem, tu skręciłem. Naciągnąć tą linę, bo naciąg jest na zero, a ta lina wisi, jakby chciała, a nie mogła. Trochę źle stanęłem, to mało ze skosa. Tą autosanką. No, z tyłu jeszcze lampy są stare, ale jakoś są ferie, to muszę się za to wziąć i... Bo ogólnie to... O, antena jak mi się przestawiła w tym w ogóle. Od czego to?
No tak wyskoczyła, tak była. Nie wiem. Jakby pewnie widzicie, o tak muszę zrobić. Żadnych wtyk nie ma na wierzchu od lamp. Z przodu były wtyki, to poprzepinałem. Założone są nowe lampy. A i tak mam zdejmować dach, więc z tyłu uznałem, że poczekam, jak będę zdejmował dach, bo może są wtyki pod dachem. To nie ma co kabli ciąć i kolejnej wtyki robić. A dach będę zdejmował, malował i obrysówki zakładał. Znaczy oddam do malowania gdzieś pewnie. Tylko kolor trzeba dobrać taki, żeby był dobry. Zaraz to załaduję i idę na obiad. Dobra, teraz już redukcja, trzeba wjechać na murek. Trzeba za daleko nie wjechać, żeby nie wpaść. Teraz trzeba ciągnąć po tym, żeby Ośka za bardzo po dupie nie dostała. Bo tu na ten murek jechać, a... No generalnie to obciążnik mam napięty. I jest zaczep obrócony do beczkowozu. Bo beczkowozem polmotem woziłem. I jest obrócony zaczep, żeby niżej był. I jak jest tak obrócony i belki na maksa skręcone, to pasuje z obciążnikiem, mogę przyczepę zapinać, bolec się mieści. Znaczy na tym do góry się niby mieścił, ale nie ten bolec, musiałem ten z przodu wyciągać. No, pamiętacie tamtego vloga, to łańcuch taki tu miałem jeszcze. A teraz to bez łańcucha sobie zajeżdżam na pole, nie wysiadam z ciągnika, elegancko, haj. Teraz to jest all inclusive, można by rzec. No, jak mi się ta przyczepa, tak powiem, nie chciała współpracować, popularnie rzecz mówiąc, to już była myśl, żeby jechać pod skorupę, bo jedną mamy upatrzoną, ale na razie, bo generalnie chciałem kupić paszowóz. Tata się usrał na skorupę, no mi też się skorupa pasuje, nie powiem, że nie, bo to jednak ja wszystko gnój wożę, w sumie wszystko to ja robię. Ale wolałem paszowóz, a teraz się ten... Ale że nie, że paszowozem poczekać, bo ta przyczepa i w ogóle. No ale jak ta przyczepa na razie chodzi, no to dalej bym chciał paszowóz, ale jednak wymyślili, że ten dach robisz. Nie wiem, czy na kamerze to widać, jaki on jest tutaj. No na włosku się trzyma. No i złożyli znowu ten wniosek. Ostatnio nie przyjęli, bo nie będę mówił kto. Źle złożył wniosek. Mimo, że miał za to zapłacone. Ale nie polecam. No, i tak to by już w lato było zrobione, a tak to teraz złożyli ten wniosek. I się zobaczy, jak przyznają, no to się zrobi dach, nie będzie nowego nabytku w tym roku. Ale jeszcze teraz myślałem, że jak nie przyczepa, to może ten rozrzutnik w końcu kupił, bo ten to kurwa rosomak. Ośka pospawana, jakoś to chodzi. Widać, jak wszystko stoi. O, widzę, już tata to przykręcił. Ten na dole wałek, co jest ta zębatka na samym dole, ta główna napędowa. Normalnie wytrzęsłem do końca rozrzutnik, przyjechałem na podwórko, odpiłem i po kukurydzę przyjechałem. I nie wiem, po co ja tu poszedłem. Przechodzę obok, patrzę, a to luźno odkręcony całkiem leży. Już nie wiadomo, co się dzieje z tym. Wszystko, co się może, to się dzieje. A, no i jeszcze przecież mi się ukręcił ten. Ta, co ładnie jest pomalowana, widać jaśniejsza zębatka na górze w wałku. Ukręciła mi się, to cały nowy wałek do trzęsienia kupiliśmy. No. Tego typu. No z tym rozrzutnikiem jest przeboi. Ale już miałem, mówię, jak nawożę na tą styrtę, to wynajmę rozrzutnik na wiosnę. To tam jednego dnia od rana do nocy to te pod kukurydzę, tam ile, 5,5 hektara w tym roku, to tam sobie poradzę jednego dnia to zrobić, spadać. Aż kurwa, zamarznięta się trafiła. O. No,
Chyba, że się kupi, ale raczej wątpię, żebyśmy kupili ten rozrzutnik. Mi w sumie też to się trochę widzi, bo u Kuby tam co fendami jeżdżę, jak ktoś nie wie, to właśnie nie ma rozrzutnika, na tyle hektarów nie ma rozrzutnika, wynajmują. I nie powiem, trochę mi się zaczął podobać ten pomysł. Tyle, że u mnie właśnie, u nich to się raz do roku wozi gnój na pod kukurydzę. A u mnie to jednak cały rok gnój wożę, tak naprawdę, rozrzutnikiem, bo wiosna, lato i jesień. No i zima, nie. W zimę nie wożę, fikcja literacka. No, ale wynająć ten rok, bo to co tam wożę przez lato i przez jesień, to i tym sobie powożę, aby pod tą kukurydzę wynająć. To i w sumie tak liczyłem, to i oszczędność w oszczędności paliwa pewnie by wyszło równowartość tego wynajmu. Więc no, widzi mi się to bardzo. No i fajnie byłoby porobić takim sprzęcikiem. Nie powiem, że nie. Teraz taki suchszy trochę. Ogólnie teraz się dobrze wozi, bo jest beton wylany elegancko. Dlatego się dzisiaj chyba będę woził i po nocy, bo ma być odwilż, już jest ogólnie chyba zero. O kurwa, tu bym źle podjechał, bo stąd wezmę. No i beton zniknie niestety. Ale i ten gnój jest taki twardszy, bo ten co jest taki właśnie mokry, co był tu na płycie, teraz to już go nie ma, no to zamarzł po prostu i grudy wywoziłem elegancko. Na początku łychą się w to wbić, jeszcze to było minus 12 w nocy chyba, a w dzień jak woziłem było minus 6. Najgorzej było się przez tą kopułę przebić. No widać, jak leci woda z niego, to kamera to nie odda pewnie. Dobra, już chyba starczy jej. Spadło za drugą stronę, czy jak? Bo nie widziałem. Dobra, tam nie będę tu ładował nie wiadomo ile. Bo jeszcze się okaże, że wcale usterka nie została naprawiona i trzeba będzie jechać. Ten rewers muszę zrobić tutaj, bo czasem minie ten. I przepraszam za, no syf trochę jest, ale polmot tutaj jest cały czas w użytku. Nie no, jeszcze troszkę na czubek może by tam wrzucił tego mokrzejszego. Taką polewkę zrobić. Ale tego mokrzejszego to nawet nie nabiorę na krokodyla. Na środek, na czubek tam będzie truskawka na torcie. Bo miało być trochę, ale tam. Tylko dla dociążenia będzie, żeby nie spadało na boki. O, muszę się do zera zatrzymać, żeby rewers przerzucić. A wcześniej normalnie ciągnik się toczył do tyłu, a ja mogłem rewers przerzucać. Ale tylko do przodu, tak. Do tyłu luks jest. Zepsuł mi się na tym transmitterze od przełączania. Do przodu. Tylko do tyłu mogę przełączać. W Renówce mam taki sam transmitter i działa. Dobra, na obiad miałem iść, to w sumie co mam iść, to sobie pojadę. Ma to sens, nie powiem, że nie. Od razu wam pokażę coś. Hopsa. A tutaj to nie jest za ciekawie. Kolejny porobione.
No, generalnie to miałem super plan, bo tata zrobił widły do 30, żeby można było 30 gnój z tej wolnej ściółki wyrzucać. To nie będzie widać, ale takie o te widły. I siłownik zamiast śruby, cięgła w sensie, bo maszyny zagarażowane elegancko. O te. Blokada. Dobrze polecieć. O. Tak się parkuje. Syk, fuf. Dobra. Siemano, do następnego.